Witaj Grzegorzu. Witam serdecznie. No właśnie, w tym roku widzimy się na Kawaliadzie. To jest trzeci i zarazem ostatni dzień, jeżeli chodzi o zawody jeździectwa. Zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, czyli do Twojej twórczości artystycznej, to chciałem się zapytać, czy konie to jest Twoja pasja, czy że jesteś tutaj, nie wiem, jesteś tutaj bardziej towarzysko, czy jesteś bardziej jako pasjonata zawodów? To jest wszystko połączone razem. Moja córka jeździ konno, ma 11 lat, jeździ w klubie w Krakowie, w Swoszowicach Krakowskim. I jakby chcąc, nie chcąc, pojawiamy się na Kawaliadach. Zaczęło się od Krakowa i teraz zawitaliśmy również do Warszawy. Także konie stały się jakby częścią mojego życia i przy okazji zaczęło się to zamieniać też w pasję. No i też towarzystwo ciekawe i inne niż muzyczne, prawda? Powracając do Twojej twórczości, wiem, że w zeszłym roku miałeś premierę najnowszej Twojej płyty, która dość mocno obecnie i w tym roku promuje się tak naprawdę w mediach. Czy obecnie Ty pracujesz nad kolejnym projektem, czy jednak skupiasz się na promocji właśnie tego krążka? Krążek będzie jeszcze okraszony winylem, który ma się już pojawić, miał się pojawić jesienią, ale coś tam wstrzymało jakby produkcję. Wiadomo, zawirowania są wszędzie z materiałem do tłoczenia płyt. Czekamy na winyl, a w międzyczasie przygotowuje się już nowa płyta. Właściwie dwie płyty, które będą, jeden będzie jakimś nowym, świeżym projektem połączony trochę rockowo, rapowo, ale to będzie bliżej, coś wiadomo już niebawem, jak zaczniemy pracę. No i kontynuacją oczywiście rock'n'rollową, kolejna płyta się smaży. Powstało nowe studio w Krakowie na Kazimierzu, otworzyliśmy własne studio, gdzie będziemy mieli nieograniczony czas do pracy, więc myślę, że tych piosenek i utworów różnego rodzaju będzie powstawało coraz więcej. A jeszcze mówią o tym krążku pod nazwą Możesz Wszystko, na którym znalazło się 13 utworów. Jaki najbardziej ulubiony z nich wszystkich jest akurat ten utwór, ten twój, który najczęściej lubisz wykonywać? To jest ciężkie pytanie. Wiesz, jak napiszesz piosenkę, to jest każde z twoim dzieckiem. Masz z nim personalne, jakieś chwilowe doznania, gdzie coś cię uniosło lub zdołowało. Wiesz, to są chwile, i więc każdy utwór ma personalne odczucia. Każdy kocham tak samo jak swoje dzieci, można tak to nazwać. Chociaż są tutaj utwory również Ryszarda Ridla i Styczyńskiego Jurka, na przykład Fokusami Lunatycy, czy Bogdana Lebla i Tadeusza Nalep Zasady Gry, gdzie stworzyłem je w zupełnie innej narracji i dałem im tak jakby trochę nowe życie. Zresztą tak stwierdził sam autor Jerzy Styczyński, gitarzysta zespołu Dżem i kompozytor utworu Fokusami Lunatycy, że nie spodziewał się, że ten utwór może nabrać nowego charakteru i nowego wybrzmienia. Więc jest to komplement. Więc jakby każdy z tych utworów jest jakby częścią mnie i no, ciężko określić, który lubię najbardziej, który lubię mniej. A ile czasu w ogóle trwały przygotowania nad powstaniem tejże płyty? Możesz Wszystko. To było złożone, wiesz, bo ja nagrałem pierwszą płytę sobie tak trochę dla żartów, pracując z zespołem Oddział Zamknięty przez 18 lat. Tworzyłem do szuflady jakieś kompozycje. Nagrałem pierwszą płytę, pod czym praca z oddziałem, koncerty, nie było czasu i nagrałem w Bieszczadach utwór, który się nazywa Tajemnica. I ta tajemnica uświadomiła mi i ludzie, którzy posłuchali tego utworu, że jednak żebym pracował i nagrywał dalej pod szyldem Ornet, pod moim pseudonimem artystycznym, i tak poszło. I potem nagrałem utwór Po co utorował mi z kolei drogę do Polen Rock. Zagraliśmy świetny koncert, zaczęło się to wszystko otwierać. Oczywiście pandemia to wszystko zawinęła w kubkę i wyrzuciła całość do śmieci, ale wtedy miałem czas na przygotowanie, przemyślanie tej płyty, jak ona ma wyglądać. Każdy się pytał, po co ci ta płyta, skoro nie wiadomo, co będzie się działo dalej w sztuce, w muzyce, gdzie będziesz grał koncerty, może nie będzie już, nigdy nie wrócisz. A ja mu powiedziałem, że przecież mogę wszystko. Więc płytę nagraliśmy, nazwaliśmy ją Możesz Wszystko. No i promujemy, jeździmy, koncertujemy, gdzie się da. Wiadomo, że to są ciężkie czasy dla rock'n'rolla w erze plastiku i DJ-ów. Tłumaczę młodym ludziom, że mówię, wyobraźcie sobie teraz świat, kiedy zniknie internet. Zostaną wam tylko instrumenty akustyczne, więc obronią się ludzi, którzy będą grać na skrzypcach, kontrabasach, fortepianach,
lub na gitarach akustycznych. Więc myślę, że rock and roll się obroni i to jest dobry czas na to, żeby rock and roll wracał z powrotem na salony. Czyli tak naprawdę płyta powstała w tym najgorszym okresie, kiedy nie było koncertu, wszystko było pozamykane i podejrzewam, dlatego promocja jej przesunęła się również na ten rok. Również się to wszystko poprzesuwało w czasie. Ona była promowana, wyszła w sierpniu, też nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Ktoś mówi, w sierpniu robisz premierę płyty, a ja wie, na co mam czekać. Czasy są tak nie wiadomo kiedy co, więc mówię, róbmy swoje, róbmy dalej. Ktoś, kto będzie chciał i zauważy, tak jak ty zauważyłeś tą płytę gdzieś faktycznie w necie. Mimo woli ja nie mam tak jakby za sobą korporacji, żadnej dużej wytwórni, która to robi. Wychodzi to w sposób naturalny, co bardzo mnie cieszy, że ta płyta jest postrzegana na zasadzie, że nie jest produktem wciskanym ludziom, tylko ludzie ją odkrywają. A najfajniej w życiu jest coś odkryć, prawda? Coś zdobywamy. Mówię, nie wiedziałem, że coś takiego jest na rynku i wiele osób też się dziwi, że to jest i co to jest i kto to jest. I to jest najfajniejsze w tej pracy. Mógłbyś naszym widzom pokazać, jak dana płyta od środka wygląda, właśnie ją otworzyć? Płyta, proszę Państwa, jest lusterkiem, bo akurat powstawała, kiedy zbiło się duże lustro u nas w studio. Jest lustrem, a oprócz tego zawiera również książeczkę z tekstami, również z gośćmi. Na tej płycie pojawił się również, są teksty, są zdjęcia, jest również Andrzej Urny, świętej pamięci gitarzysta zespołu Perfect, współtwórca wielu kompozycji też Dżemu, bo zespół, taki utwór Paw Dżemu, no to jest ten pan, który komponował tą piosenkę. Zresztą Whisky, moja żona jest współtwórcą piosenki o Whisky. Jest gitarzysta, były Joseph z zespołu Ira. Wiele fajnych postaci. Ola Królik, moja nauczycielka wokalu, żona Jacka Królika, świetna wokalistka, świetny nauczyciel śpiewu. Świetni perkusiści dookoła. No wielu wspaniałych artystów, chyba 13 jest ich na płycie. Jest też mój serdeczny przyjaciel perkusista Marek Motylski, który jest tutaj z nami też na Kawaliadzie. No i tak ten rock and roll się toczy. Tu konie, tu koncerty, wyjeżdżamy za chwilę znowu w trasę, widzimy się we Wrocławiu w środę. Ja też prowadzę taką działalność, wspieram młodych ludzi, odwiedzam ich w szkołach, opowiadam im o sztuce i o czasach, kiedy nie było internetu. Takie przeciwdziałanie profilaktyczne o tym, jak wyglądać może świat bez uzależnienia, którym jest smartfon. Bo okazuje się, że bez tego urządzenia nie potrafimy funkcjonować, żyć, oddychać, bada nam puls i mówi nam, jak mamy żyć. Więc walczyliśmy o wolność, która jest nam odbierana przez pewne urządzenia i w nich tkwimy. Jesteśmy uzależnieni trochę od nowoczesnych technologii, które zaczynają nami manipulować. No właśnie, miałem okazję dzisiaj samego rana przejrzeć wszystkie Twoje profile, strony i widzę, że faktycznie dość dużo teraz masz koncertów w najbliższym czasie po całym kraju, a na dodatek dość szczegółowo prowadzisz własną stronę, że każdy koncert masz odnotowany, to znaczy zaznaczony u Ciebie na stronie. Z czego to właśnie wynika? Czy jesteś takim perfekcjonistą, dokumentalistą, czy jednak każdy koncert jest... Trochę się to też tak dzieje samoczynnie. Mam też sztab fajnych ludzi, którzy robią to, mam fanklub, który też mi podsyła zdjęcia, czasami uzupełniają coś za mnie, bo w tym biegu, który jest obecnie w czasach, kiedy musimy się przemieszczać i tu mamy pasję, mamy konie, mamy studio, mamy nagrania, mamy trasy, mamy koncerty, ciężko jest znaleźć na to wszystko, ale mam dookoła przyjaciół, którzy mi w tym wspierają i pomagają mi organizować ten czas, żeby było jak najbardziej komfortowo, no bo wierzą w ten projekt, który powstał i teraz jest zespołem Ornet. A kiedy powstawała płyta Może Wszystko, właśnie ta ostatnia, najnowsza, skąd czerpałeś inspirację przy tworzeniu tych własnych autorskich utworów? To różnie. Jeden utwór powstał Ucieknijmy Stąd po kłótni domowej podczas pandemii właśnie. Wstałem, nie mogłem spać. Wstałem o 5 nad ranem i nagrałem cały utwór w demo od początku do końca, tak po prostu ad hoc. Niektóre rzeczy, które obserwuję w telewizji, dotyczą również sceny politycznej i tego, co się z nami dzieje. Tu jest dużo zawartości. Ktoś z dziennikarzy zauważył, że często pojawia się słowo wolność. Więc myślę, że wewnętrznie gdzieś poszukuję cały czas tej wolności. Bo pomimo tego, że jestem wolnym człowiekiem, mogę robić, co mi się podoba, gdzieś wewnętrznie czegoś nie wypada. Coś chcesz powiedzieć, nie mów. Został mi też podczas pandemii zabrany Facebook i Instagram. Został skasowany do spodu i nie odzyskałem go, więc założyłem nowy. No bo wiadomo, to są jedyne media praktycznie, które i powstają nowe, dzięki którym możemy się promować, my artyści. Gazet dzieci i młodzież nie, dorośli nie kupują, no bo teraz już jest wszystko właśnie w telefonach.
W internecie wszystko no tak naprawdę za darmo jest, mamy. Tak, przenieśliśmy się do internetu, no także to jest takie uprawianie trochę właśnie internetu, że tam trzeba wejść, dodać zdjęcie z koncertu, że jesteśmy tu, że jesteśmy, że możemy się spotkać. I no fizycznie też jak ktoś dostaje płytę, mówi, no fajnie, ale nie mam gdzie jej odsłuchać. Więc to też jest zabawne, kupują to ludzie płyty, którzy słuchają naprawdę muzyki, co mnie też bardziej cieszy niż przewijanie. Oczywiście jesteśmy na Spotify, jesteśmy w internecie, na YouTubach, ale jak ktoś świadomie kupuje płytę, czy winylową, która ma się za chwilę pojawić, czy płytę CD w formie fizycznej, jest książeczka, druk, ktoś to opracował, jakiś grafik, jest kawałek sztuki i każdy tą jakby... Z melancholii do sztuki ludzie kupują. Dlatego wydałem ją właśnie w taki sposób, żeby okładka była wydana, żeby to było coś takiego jak prezent, który leży na półce, chętnie po to sięgasz, oglądasz, przeglądasz i czytasz również, słuchając muzyki. A skąd pomysł na taką okładkę płyty? Oczywiście wspomniałeś, że w trakcie mnie nagrywania wam zbiło się lustro, ale z drugiej strony efekt rozbitego lustra jest niesamowity na okładce. No, to możesz wszystko, rozbite lustro, pandemia, to się wszystko poskładało do jednego. Potem się okazało, że oddział zamknięty również miał płytę z pękniętym lustrem, z szybą rozbitą. A tutaj to lustro akurat jeszcze się pojawiło trzecie oko przypadkowo na tym lustrze, więc to też jest jakby, pojawiła się inna symbolika i pewna niepewność. Dałem pomysł grafikom, oni to chętnie wykorzystali, dlatego też jest lustrzana okładka cała w środku, jest miejsce, że można się trochę przejrzeć i zobaczyć karykaturę swojej twarzy, tak jak tutaj rozbitą moją. Jeżeli chodzi o oddział zamknięty, bo oczywiście każdy Ciebie kojarzy właśnie z oddziałem zamkniętym, zanim zacząłeś występować pod obecnym pseudonimem. Pseudonim był zawsze, bo Ornetem byłem odkąd pamiętam, a z oddziałem... Pracowaliśmy 17-18 lat prawie, także z szkoły rock'n'rolla dostałem od Wojtka Pogorzelskiego, wielka postać, świetny muzyk, artysta. I te nasze drogi w pewnym momencie się musiały rozejść, bo jakby, no wiadomo, każdy chce też nagrywać, tworzyć. Nie wykluczamy spotkania ponownego i współpracy, ale ja potrzebowałem też chyba spełnić się artystycznie jako nie, bo ktoś... Kiedyś z młodych artystów mi powiedział, że fajnie się odcina kupony od tego, co powstało kiedyś. Więc to chyba mną ruszyło i że stwierdziłem, że też chcę wyruszyć w tą podróż i zostawić coś po sobie. Nie tylko, że jestem gitarzystą basowym legendy, tylko stworzyć jakąś może swoją. Coś swojego. W zasadzie masz swój zespół, bo jednak masz jeszcze chyba trzech muzyków u siebie w zespole. Tak. No, gra Piotr Sokołowski, był gitarzysta z Zio. Grał w zespole Zio 15 lat. Gra Grzegorz Babisz, obecnie gitarzysta, który współpracował z Markiem Piekarczykiem przez lata, też z Andrzejem Nowakiem w Złych Psach, też świętej pamięci muzykiem, także doświadczony rock'n'rollowiec. Miał też swój zespół 230 V. Na perkusji jest facet, który grał m.in. z Gienkiem Loską, z Sonią Bohosiewicz, tam jakieś telewizory, dużo jako muzyk sesyjny. Czasami się pojawia właśnie też mój serdeczny przyjaciel Marek Motylski, który grał chyba w Pudelsach przez 7 lat. Więc jakby to jest to towarzystwo kolegów, przyjaciół, gdzie po prostu mamy czas i wykorzystujemy go na robienie muzyki i grania. I ostatnie pytanie, albo jedno z ostatnich. Jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres, oprócz koncertowania, o którym przed chwilą rozmawialiśmy? Czy pracujesz nad kolejnymi projektami? Wspomniałeś, że już są dwie płyty prawie przygotowane. Znaczy jedna jest, mamy 5 utworów na nową płytę, już są szkice, więc zaczniemy je niebawem nagrywać i wypuszczać powoli. Tylko czekamy na winyl, żeby jeszcze promować płytę Możesz Wszystko, więc myślę, że dopiero wiosną albo jesienią będziemy wypuszczać kolejne utwory. Oprócz tego, tak jak wspomniałem, powstało studio na Kazimierzu w fajnej lokalizacji, które otworzyłem właśnie z kolegą perkusistą, z Łukaszem Markiem, żebyśmy mogli dla siebie mieć miejsce, gdzie mamy graty i możemy nagrywać. No i informacja się rozniosła i teraz tak właśnie Ula Fryska już prosiła, żeby jej nagrać basy do jej płyty. Ktoś chce już nagrywać u nas, więc pewnie to się jeszcze przerodzi
dodatkową działalność pod tytułem Studio Nagrań i wspieranie polskich artystów. No, bardzo dobry pomysł, nie ma co ukrywać. Mamy czas inflacji, wojny w Ukrainie, tu jeszcze pandemia nie do końca się skończyła, ale jednak zarobek może być z wynajmowania studia właśnie dla innych artystów. Chodzi o to, żeby się miejsce samo amortyzowało. Jakby u nas właśnie to jest fajne w zespole, który powstał. Pieniądze są jakby ostatnim ogniwem tego, co robimy. Gramy, a jak są z tego pieniądze, to jest super. To jest tak jak z gonieniem króliczka. Jeżeli będziesz zakładał sieci, bo chcesz tego króliczka, to nie, ale jak położysz się na łące, króliczek przyjdzie sam.